Twardy łeb! Udasz. Bez jaj! Nie mogę! Co robiłeś? Jestem w kole! W kole? Radiowóz, przestań! Wypuść mnie! Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Pawiec, z nami Skie! Siema! I dzisiaj wspólnie ze Skie sprawdzamy nowego karty. Tak! Tak! Pada śnieg, więc my go-kartami jeździmy. Tak, śnieg pada, więc go-karty są najlepszym rozwiązaniem na śnieg. Są najbardziej bezpieczne, najniższe i najłatwiej przejeżdżają przez śnieg. Najlepsza przyczepność i w ogóle wszystko najlepsze. No szczególnie, że kosztują prawie milion. Ja mam Dinka Veto Classic sportowe. Za 895 tysięcy. A ja... Tak, a ty masz za... Wziąłem Dinka Veto Modern. Za 995 tysięcy. Do tego zrobimy tuning za pewnie 200-300 tysięcy. No, coś koło tego. I zobaczymy, które jest fajniejsze. Dajcie znać w komentarzach, który według was jest fajniejszy. My sprawdzimy pod kątem, że tak powiem, osiągów, a jeszcze przy okazji i wyglądu, nie? Tak, i wyglądu. Ale to wygląd to wy ocenicie, kto ładniej stuningował i który ładniejszy ogólnie. Ale to jest wiadomo, że mój, tak? No to jest logiczne. Ale mój jest nowoczesny i wygląda jak nowoczesna kosiarka. Totalnie. Ej, tu mogę nawet wydech zmienić, co? Dobra, hamulce rajdowe, 35 tysięcy. Czujesz temat 50 tysięcy za pancerz. 35 tysięcy za tylko hamulce. Tylko pancerz czego, nie? Ale 35 tysięcy za hamulce do go-karta. Ulepszenie silnika, 33,5 tysiąca za silnik do go-karta. No i tak? Przednia osłona, kawałek blaszki. Blok silnika. O, pomalowany. 7 tysięcy. Malowany kolor 2. 10 tysięcy. 3000 więcej, bo jest kolor 2. Dobra, mogę wydech. O, 13 wydechów mam. Ej, podłogę mogę zmienić. To ma podłogę w ogóle? Najbardziej hardkorowy wydech. No nie wiem, czy to jest hardkorowy. Chromowaną podłogę wezmę sobie, a co? Chromowany kątowy. O, mam wydech. Oznaczenie nawet. Tytanowy. No dobra, wezmę ten tytanowy chyba. 14 625 dolarów za wydech do go-karta. 14 tysięcy. Podłoga. Płomienie? Nie, płomienie. Co to jest? A, tutaj. A, takie paseczki się pojawiają na tym. I tylko to, no. To 1500 za chromowane paseczki. No pewnie, że biorę. Ej, pedały może zmodyfikować. Oznaczenie. Okej, okay, zobaczmy jakie to są oznaczenia. Jasne, najdroższe pedały. Kisama 069, okej. Okay. Piękne chromowane GT. Ja też wezmę chyba najdroższe, tylko czemu one są najdroższe? A, bo to są trzycyfrowe liczby, no tak. No. Jak one kompletnie się nie różnią niczym oprócz ceny i numerka. No, dosłownie. Czemu na przykład Black... Kaczka, przestań szczekać na mnie! Przepraszam, nie chciałem. Czemu Black Eagle na przykład 304 kosztuje 37 tysięcy? Nie mam pojęcia. Jak to nawet kota nie ma na tym? Ja jeszcze sobie zmienię... Ale nie podobają mi się te malowania. Bo to jest tylko wyłącznie jakiś numerek i jakiś tam ten. Dobra, ja wezmę w takim razie Kisama 69. Kolor wykończenia? 23 tysiące. Czy wykańcza? A skórę mogę sobie wykończyć, o nie. O, faktycznie można pedały też tutaj zmieniać. No da się. Okej. Okay. Bierzemy czerwone, bo szybkie. Ciemne, chromowane pedały. Przedaj. Chromowane pedały. O, 5700 za ten, no świetnie. Lakierowanie, kolor podstawowy, metaliczny może jakiś tutaj weźmy. Tylko taki, żeby w śniegu się nie zgubił kolor. Wziąłem sobie ten, widoczny. Wziąłem sobie kierownicę Formuła Profesjonal. Okej. Okay. Turbo, o, turbo musi być. Ty no czekaj, co tu mamy? Koła? Może koła zrobić jeszcze? Nie, nie można. O, rusz, jaki fajny taki... Dobra. Dobra, będzie kolor dodatkowy. Czerwony dym spod opon, dobra, niech będzie. Kolor dodatkowy jeszcze weźmy. Czekaj, tutaj musimy. Chyba na końcu. Ja mam gotowe już. No co ty, tak szybko? No. Dobra, weźmy to. Jak to zasuwa? Kolor panie wykończenia. Kolego. Co to jest kolor wykończenia? A fotelik! No fotelik masz sam. Okej. Czekaj, gdzie to było? No weźmy to. Nie no, fura na zimę idealna, powiem ci szczerze. Kierownica. Zobaczmy, kierownica Apex Clubman 2000, turbo za 50 tysięcy, koła ulepszenia opon kuloodporne, bo od razu miał. No tak, no to wiesz. Ale czad. Okej, okay, więcej rzeczy nie ma, dobra, opuszczam warsztat, jadziemy teraz w takim razie na lotnisko. I sprawdzimy,
Jak to się kręci w kółko w ogóle? Które auto jest szybsze? Znaczy, który go-kart jest szybszy? A to Paweł, czemu w ogóle zadać takie pytanie, tak? To logiczne, że mój jest szybszy. A mój jest nowocześniejszy. Oj, tylko przez więcej plastiku na sobie. Ej, czy twój też się wtapia w ten podłoże? Nie, mój ładnie jedzie. Znaczy, na krawężnika ma problem faktycznie, na krawężnikach tak. Ale normalnie nie, normalnie jeździ po ulicy. Tak? Okej. Okay. Nie, bo zastanawiam się, czy on powinien być tak wtopiony trochę. Może twój się rozpuszcza i wiesz, tak się... Ale słuchaj, słuchaj, to jest idealny po prostu samochodzik na jakiś na przykład napadzik. Napady. No dokładnie, no. Na napady idealne. Ej, głową rozwaliłem ten, szlaban. Spoko, nie? Szczególnie jak podjedziemy do sklepu, będziemy, wiesz, on nas wyśmieje w tym sklepie. Co? Ty chcesz mnie okraść? Gdzie ty jesteś? Dojeżdżam na lotnisko właśnie. Dopiero? Byłeś bliżej lotniska przecież. Ale ty byś... O nie, stary krawężnik mnie zabił. Prawie. Okej, okay, dobra. To co się stało? Dobra, jestem na lotnisku. Czekaj, gdzie ty jest? Faktycznie głową rozwaliłem szlaban. Dobra, o, tutaj cyk. Chyba się do ciebie śmigam. Chodź tutaj. Jadę. Pięknie. Czekaj, bo tutaj trzeba jakoś ładnie... Jaka ładnie stanąć. Jaka mu w ogóle? O, dobra. Ja dojeżdżasz tam, czy nie? No jadę, już jestem blisko. Okej, okay. Sprawdźmy, zobaczmy jak one wyglądają. Ty masz światełka? Nie masz światełek, nie? Nie mam. A ty masz? Nie. Nie, bo mógłbyś mnie zabić, wiesz? Nie chciałbym 10 Ej, razy... Twój faktycznie się wtapia w ten... No nie? Ten wtapiam się troszeczkę. Stój, Jaki ty masz malutki samochodzik? Jakie to małe? No to jest malutkie! To jest bestia w ogóle! No! Ej, ewidentnie muszę mieć szybszy. I patrz na ten numerek. Ty masz szczęśliwą 7, a ja mam szczęśliwe 69. No bo właśnie nie miałem 69, też chciałem wziąć. Ale nie było taką numerka do wyboru. Puścisz flarę może? Tak, już. Wysiadaj. Zręcznego, flala. Nie? Tak. Coś, ale to komicznie wygląda po prostu. To ma w ogóle ręczny? Tak, mój ma. Mój też ma, dobra, spoko. Dobra. Leci. Uwaga. O nie. Patrz. A może masz większą prędkość maksymalną? No mam nadzieję. Może Oreo ci ukradnę chociaż. Dobrze. Nie, uciekasz mi, kurde, uciekasz ale zobacz, mi. To jest tylko 100 tysięcy więcej, nie? To jest tylko 100 tysięcy więcej ten mój. Tylko 100 tysięcy, no! No nie. No biorąc pod uwagę, że prawie 9, prawie milion. No. No to wiesz. Nie, prawie nie. Milion za go nie masz prędkości większej ani ten. Masz taką samą prędkość maksymalną, ale dłużej się rozpędzasz. No, mam gorszy start. Dobra, zobaczmy w takim razie jeszcze teraz prędkość. Znaczy inaczej, wystartujmy bez tego, bez flary. Bez flary. Bez ręcznego, uwaga, strzelam. Dobra. Ops. Kurde, bardziej dymi widzę. Dobra. Mam zajechany silnik już. Ciii, będzie dobrze. Uwaga, bo to spadnie naraz. Gdzie on jest w ogóle? Przed nami spadnie. O, już! Jaki oszukista w ogóle. Dobrze. Nie strzelaj mi! Przestań! Nie ma! Przestań! Spłoniesz! No. Jak to święta musi być zabawa fajerwerkami. Okay. Nie, ale spoko. Bardzo fajnie śmigają, nie? Nie, no fajna fura, mi się podoba. Dobra, napiszcie w komentarzach, kto mi ładniej zrobił. Mnie się podoba to ockie właściwie, bo jest takie malutkie. Jest tak epicko no malutkie. Jest taki... Da się twój przejechać, taki... czekaj, zamieńmy się. Twój jest taki dziwny. On to ma takie plastiki po bokach. Ej, nie, totalnie. Jakbyście chcieli kupować, to moim zdaniem lepiej kupić ten ockie. Ten tańszy. Ten no, tańszy, no, nie? Jest wolniejszy, ale jest fajniejszy. Ewidentnie fajniejszy. Fajniej to wygląda, jak się jedzie takim malutkim, taki duży człowieczek, kotełek. I taki nawet fajnie driftuje, patrz. No bo twój taki obudowany jest, nie? No. Taki za bardzo. Taki bezpieczny się wydaje, nie? Bezpieczny, no, dokładnie. Dobra, chodź pojedziemy teraz. Ej, wtopił się na chwilę. Chodź pojedziemy, zrobimy wyścig przez miasto. Twój totalnie się wtopił, w ogóle wpadł pod ten. Pod trawę. A, widzisz. Ale twój też na chwilę wpadł pod trawę. Zamiana, nie? Oczywiście. No tak, to jest swój, oddawaj. O, cyk. Ej, czekaj, weź na chwilę. Zobaczmy, jak w ogóle, czy jest efekt wyrzucania. Jak wygląda? Do twojego mam wejść, czy jak? Nie, siedź swoim na razie. A, w ten sposób, dobra. Siedź swoim. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Czekaj. Jak ty mnie wyrzucisz teraz? Da się w ogóle? Nie można wyrzucić? Nie można wyrzucić. O, zobacz. Nie można z go-karta wyrzucić? Ha! Ej, bez jej, spróbuj ten. Na tym drugim. Może z tego drugiego będzie można wyrzucić. Ej, to jest auto antykradzieżowe. Czekaj.
Ej, nie da się. Klikam F, przytrzymuję F nawet. Też nic. Ej, bez jaj, naprawdę. To jest bezpieczne auto w ogóle. Bardzo bezpieczne. Od dzisiaj jeździmy kokardami, tego się nie ukradnie. Tak. Czekaj, bo to jest tak są malutkie te pojazdy, że można tędy wystartować. Stój. Jedziemy, gdzie jedziemy? Do pierwszego warzywniaka? Możemy, no. To jest ten warzywniak tutaj na samym początku, nie? Czekaj, zaznaczę sobie. Ten afro zupełnie, no. O, czekaj. Ach, ta flara jeszcze. Strzeliłeś czy nie strzeliłeś? Nie, właśnie nie strzeliłem. Czekaj, już strzelam. Spadnie tuż na nas. Dobra. Chyba prosto mi na łeb spadnie. Ze spacji. Oczywiście. Dawaj! O! Dobrze. A, kurde, dawaj, jedziemy. Ty to rozwalił z tobą głową. Moja mordka! Że ty bez kasku jeździsz. No nie, dlatego taka obita twarz później. Oj. Tylko widzicie, kurczę, zapada się ten mój samochodzik. Mój taki za bardzo, ale dla mojego są zabójcze krawężniki. Łatwo przez nie wypaść z drogi. Weź to! Zadzwoni w English Dave, nie mogę przestać rozmawiać z nim. Nie mogę anulować rozmowy. Oj. Nawet. Co za łobuz. Bo chcę pogadać pilnie, on ma sprawę. Dobra. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o prędkość... Jeżeli chodzi o prędkość, jeżeli chodzi o w ogóle jeżdżenie... Tak, widziałem właśnie, twój bardzo fajnie wpada w poślizg. No. Ale jeżeli chodzi o wyścigi, to faktycznie gokart ten mój, który mam, jest lepszy. No, pod kątem wyglądu jest lepszy ten twój, moim zdaniem. Pierwszy raz mi w ogóle przyznał rację, zobaczcie. To jest coś znaczy innego. Inaczej, nie mówię, że jest twój ładny, tylko chodzi o samą bryłę. Nie, no mój jest bo ogólnie ładniejszy. O tuning to strasznie go zbrzydziłeś. No. Ale tu nie ma tuningu żadnego. No jak jest nie? Tylko, malowanie. Wiesz, malowanie tylko, no a tu no. Nie jest... Proszę cię. Proszę cię, no to jest lipa po prostu. Tankujemy. Mam czekać, aż sklepikarz opróżni kasę. No oczywiście. Ale on się pali. Się pali. No sklepikarz. O, no dobra. Wykończyłeś go. Dawaj pieniądze. No bo on tam się zajarał czymś, wiesz? Po prostu. On był zapalony pracą. Zajarany. Zajarany. Okej. Czy gwiazdki. Ops. Dobrze. Dobra, jedziemy do kolejnego sklepiku. Dawaj kolejne. Kolejny sklepik. Obrobić. O! To nie tak miało wyglądać! Nie spadł w ogóle. Trzeba obrobić sklepik, chodź. Dolają do mnie! Czekaj, tędy. Dobra. Po lewej. Jedź, chodź, można do sklepiku wjechać w ogóle gokartem. A trzeba sprawdzić. Co nie? Bez sensu my tak wysiadamy z tego gokarta. Ej, ciekawe, czy w ogóle można go dmuchnąć. No dmuchanie też sprawdzimy. Na pewno. O nie, tu się nie da. Chyba tak wjechać. O! O nie, policja koło mnie! Policja! No weź to, weź mnie pchnij! Ratunku, policja! Może mnie ktoś pchnąć? Przepraszam. Wjeżdżaj! Ej, bez jaj! Weź mnie tu w ten! Dobra, weź go na... Napadaj go tam! Czekaj, już zaparkowałem auto. Gdzie oni są? Oddawaj pieniądze. Dobra. Zabieram hajsy. Dobrze. Bierz hajsiwo! Ej, bez jaj, moje auto jest za duże. Muszę wyjechać. Muszę wjechać. Co ty mi robisz? Nie, bo mi... Uciekaj! Dawaj, wsiadaj tego karda. Pochylam się. Tak, nie wiem, czy to coś pomoże. Ekwipunek, przekąski. Zeżrzyj sobie coś, pod dobra. Pod policję wjechałem! Pod policję! Nie! Nie strzelajcie do mnie! Nie. Biedny skie. Nie będzie nam go brakować. Zaczynają mnie rozstrzygać. Dobra, czekaj. Chyba do bucika podjadę. O nie, moje auto zostało scholowane. O nie, ale wiesz, że moje jest jednoosobowe? No właśnie, kurde, nie podwiedzisz mnie nawet. No, lipa. Muszę jechać po swoje auto. Wow! Oddawaj go karta. Tu zjechał go jeszcze. No a co miałem robić? Dobra, jadę po karta mojego. O nie! Przypadkiem nie chciałem, panowie! Panowie, nie chciałem! Panowie, przestańcie! Dawaj, jedź! No, jedziesz tym syfem! Jadę! Ale ja mówię do siebie! Na pewno umrzesz zaraz, bo nie mogłem, stary, nie mogłem kompletnie przejechać przez krawężnik. Zawiesiłeś się już? Jakim cudem ja to przeżyłem? Dobra, nieważne. Dobra, jadę po tego. Stary, walnąłem głową, po prostu koziołkowałem. I przeżyłem to. Po prostu masz twardy kask. Twardy łeb! Też. Bez jaj! Nie mogę! Co robiłeś? Jestem w kole! W kole?
Radiowóz, przestań, wypuść mnie! On nie jest. Wypuść! Wypuść! Nie mogę wyjechać! Pomóż mi! Nie! Co jest? Oddajcie mi furę moją! Ej, wiesz, że tym go-kartem da się przepychać furgonetki? No bo jest mocniejszy. Masakra! A co najlepsze w ogóle, ten... Wpadłem pod furgonetkę. No. I star nie było problemu. Oddajcie moją furę! Ła. Zapłaciłem. Za mnie też? Chyba nie. O, dobra. Dobra, zapłaciłem za swoją furę. Totalnie wjechałem pod auto normalnie i cały samochód mi na twarz wsiadł. Czekaj, gdzie moja, się nie tu da. Jest moja fura, dobra. Tu jest moja fura. Bierzemy ją! Dawaj na czołówę. Nie, ej, teraz nie idzie tak, nie wiem czemu. Może tylko te cięższe furgonetki tak działają. Albo te wyższe. Te wyższe, no. Czekaj, spróbuję podsuwa. Ej, patrz, nie, to się nie udało. Patrz, przewrócimy tamte auto. Muszę myśleć go kartę suwa? No. Tylko trzeba autobus? Dobrze wjechać. Patrz, pod autobus wjechałeś. Podniosłem autobus. Bez jaj po prostu, co jest? Da się wszystko. O, dobre to jest. Dawaj, do warzywniaka jedziemy. Warzywniak, mówisz? Czekaj, tylko ja spróbuję tutaj jeszcze podjechać. Ej, nie, tu się już nie da, nie wiem czemu, nie wiem jak to... Czekaj, wydawaj na czołówkę, wjedziemy, zobaczymy jak to zadziała. Ze sobą? No, nie. Nie, to się nie da ze sobą. Za lekki jesteś. Totalnie za lekki jesteś, jak widać. Autobusy? Podnosimy? Nie. O, tu mogę panią chyba wziąć. Nie, nie mogę, dobra. Tu jakaś pani stoi, wiesz, po prostu. Chyba czy na podwózkę czeka. Pani nie ucieka, podwieziemy! Przeskoczyła cię! O rany. Bo może. Ale nie, słuchajcie, totalnie będziemy musieli sprawdzić, jak się dmucha ten go-kart w ogóle. Trzeba będzie zrobić taki odcineczek. Ciekawe, czy wypadniemy z auta wtedy, nie? No, stary, jak wjeżdżasz na czołówę i nie wypadasz? Oj, patrz, da się wypaść. Patrz na to! No, patrz! I ba... No, stary. Zrobiłeś. Mam auto na głowie. Nie, na twojej głowie stoi auto, czekaj, no, pomoc. Stary. Czekaj, jadę pomóc! I mówisz, że spadnę? W życiu. W życiu nie ma opcji, że spadniemy. Ewidentnie to będzie super latać. Pasy są zbyt dobre na to. Tak. Dawaj, jedziemy, zobaczyć. Ten to autobusy podnosi do góry. Dobra. Okej, okay, to co, jedziemy jeszcze na jakiś sklepik? No tu jest sklepisko. Ale myśmy już go napadli przecież. Na pewno tak go napadliśmy? No. A tu znowu jest ten pan sprzedawca, idź do niego. Znowu jest czynne? No oczywiście. Otwórz mi te drzwi, tak szeroko. Jak mu się otworzyć, czekaj. Jedne drzwi otwórz tylko, na przykład jedno skrzydło. Otwarte masz. Czekaj. Co? Za tłusty jesteś. Czekaj, Panie kolego, pan da pieniądze. No wyżej wjedź tam, no. Dawaj pieniądze. O, wjechałem! Patrz, kotelek wjechał! Do środka wjechałeś? Tak, patrz na to! No bierz chipsy. Ten tu w ogóle go kardem ciśnie po środku. Ej, no przyjechałeś mi, Paweł! Fakulczyk! Dostaw mnie w spokoju, biorę swoją furę, uciekam. O rany, bez jaj. Ej, czekaj, nie mogę wjechać. Teraz syrać. No nie, no bez jaj. Czekaj, muszę sobie naprawić to. O! Policja przyjechała, uwaga! No ale nie pstrykaj mi go, jak... Daj mi go, no przecież... Ja w nich trafiam! O, też nie. Ja spadam. Ej, nie da się go odwrócić. O, odwrócił się! Krawężnik! Prosto w głowę. Bardzo dobrze. Zaśmiał, bo odpolowali auto. A nie, tu jest moje... Nie, zniknęło teraz. Nie. A ja też oberwałem. Okej. Okay. Zobacz, to w ogóle pojaźń teraz. No nie, miniganem. No znowu auto ukradli. Jak mogli? Minigun się przyda zawsze. Bez jaj, po prostu jakie to było smutne. Jadę policyjny po swojego karta. Mówisz? Ojejku. Myślałem, że jedziesz po go-karta. W ogóle nie potrafisz się bawić. Ja się nie potrafię bawić? Co? Lasery już jakieś. No bo ja tu pstrykam te laserki. Kocie laser. Tak, ten, to jest flash. Flash. Flashuję tutaj. O. Co ty robisz? Nic. Jak co robię? Oj. Albo nie rób tego. No kurde!
Nie! Nie krzywdźcie kotełka! Zastrzelcie koteła! O rany, biedny kotełek. Dobra, ja się schowam jakby gdyby co. Ogólnie bardzo podoba mi się tego karty, ale wolałbym mieć chyba jednak ten pięty, co ty masz. Tak, bo jest fajniejszy moim zdaniem. U! Ono tu! O, jak mi przykro, Paweł. Już nie, dawno cię nie rozwalałem, musimy to, wiesz. Chodź tutaj. Tak nadrobić, tak mówisz. Musimy to nadrobić, dokładnie. Oskubany. O, policja do mnie wali! Policja, 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 policja! No żeby tylko policja! No i koteł. Szalony kotł do mnie strzela. Szalony kotełek. Coś ty na dach wszedł? Nie. Wcale. Uj! Ono tutaj! Nie! Wyłaź stamtąd! A tu jesteś ukryty. Nieprawda. Leżeć! Nie trafił mnie jeszcze. No. Co to ma być? Dobra, moi drodzy, tym sobie już kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos! Na razie się ma, cześć! O nie, on tam biegnie! Nie, ty jesteś. Nie, nie masz. O, umarł. Spoko.